Mówiliśmy o duchowej walce, o tym, że życie chrześcijańskie, czy życie naśladowcy Chrystusa to jest duchowa walka. I ten tekst, który był podstawą naszego rozważania, nie zatrzymuje się tylko na samym elemencie walki, ale również przygotowuje nas do tej walki, mówiąc o tym, w jaki sposób powinniśmy się do tej walki ubrać. Jest mowa o chrześcijańskiej zbroi. Zachęcam, byśmy otworzyli 6 rozdział listu do Efezjan i zaczniemy od tego fragmentu, który w ubiegłym tygodniu rozważaliśmy, tak żeby uchwycić kontekst tego słowa. Apostoł Paweł w 6 rozdziale 10 wierszu mówi tak, słowa: w końcu umacniajcie się w Panu oraz w Jego potężnej sile. A w ogóle to każdy chciałbym się powiedzieć, każde zdanie, każdy wyraz jest tutaj kluczowy, ponieważ Paweł, mówiąc potem dalej o tej duchowej walce, jakby kładzie taki fundament, w jaki sposób umacniajcie się, że w Panu, w Jego sile, tak? To nie chodzi o nasze siły, o nasze możliwości, o nasze zdolności, ale o to, co daje nasz Pan Jezus Chrystus. Umacniajcie się w Panu, w Jego potężnej sile. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście umieli sobie radzić z postępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach niebieskich. Właśnie dlatego, czyli będąc świadomi, że w naszym życiu toczy się taka walka, o której mówi nam Słowo, o której przypomina nam Bóg, mówi właśnie dlatego, przywdziejcie, i tutaj będę podkreślał to całe, to słowo, pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach, w pancerzu sprawiedliwości na piersiach, obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju, zawsze wznoście tarczę wiary, dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. Załóżcie też hełm zbawienia i weźcie do ręki miecz ducha, którym jest Słowo Boga. Właśnie dlatego, że jesteśmy w stanie wojny i mówiliśmy, że ta wojna nie ma przerwy, ta wojna nie przewiduje rozejmu. Diabeł nie mówi, nam nie proponuje, słuchajcie, to teraz troszkę odpoczniemy, przegrupujemy się, prześpijcie się. Nie. On cały czas walczy właśnie dlatego, że toczy się taki bój. Mówi nam Słowo Boże, przywdziejcie całą zbroję Bożą. Całą zbroję Bożą. Apostoł Paweł pokazuje nam nie tylko jak przystąpić do walki, nie tylko jak się zabezpieczyć w tej walce, ale jak ją wygrać. On podaje nam instrukcję, jak naśladowca Chrystusa może i powinien odnosić zwycięstwo nad naszym wrogiem, nad diabłem, nad armią duchowych sił, demonów, upadłych aniołów. Nie jesteśmy bezbronni. Nie jesteśmy pozbawieni narzędzi, aby bronić się przed tymi atakami. Bóg zapewnia swoim świętym, tutaj podkreślam, to Bóg zapewnia. To nie jest tak, że my musimy coś wykombinować, my musimy coś znaleźć, my musimy coś stworzyć. To Bóg nam daje odpowiednią zbroję. Bóg przewidział, że będzie ta walka, że będzie taki bój i On przygotował odpowiednią zbroję, która ma pomóc udaremnić zamiary naszego przeciwnika. W tych wersetach od 10 do 13 apostoł Paweł wymienia 4 podstawowe prawdy mówiące o tej duchowej walce czy przygotowaniu się. Takie cztery słowa: umacniajcie się, przywdziejcie, walczcie i wytrwajcie. One w różnych tłumaczeniach czy przekładach troszeczkę może inaczej brzmią, ale mamy się umocnić, mamy przywdziać, mamy walczyć i mamy wytrwać. To nie jest tylko kwestia tego, że coś tam przywdziejemy i sobie będziemy paradować w takiej zbroi, ale po to ją zakładamy, żeby walczyć, a po to walczymy, żeby wytrwać. A w dalszych wersetach od 14 do 17 Paweł podaje te 6 niezbędnych, potrzebnych do walki części zbroi duchowej. Pamiętając, że walka jest duchowa, to i zbroja jest duchowa. Może ktoś powie, może poza małym wyjątkiem, ponieważ
no to słowo jest spisane, więc... Ale nie należy go fizycznie używać. Wiecie, co mam na myśli? Nie, nie. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą. To słowo posiada w sobie takie znaczenie trwałości, czyli coś załóżcie i w tym bądźcie. Nie zdejmujcie tego. Ja wiem, że to się wydaje takie, no jak to, no trzeba, wiecie, przyjść do domu i zbroję zdjąć. Na przykład, no chociażby do snu. A jakby zadał wam pytanie, czy atakował was kiedyś diabeł w śnie, w czasie snu, myślę, że wielu ludzi powie, że tak. A więc on nie ma litości. Słuchajcie, to nie jest tak, że ty idziesz spać i diabeł idzie spać. Twoją może szczególną wtedy bezbronność on chce wykorzystać. Dlatego Słowo Boże mówi, załóż ich, trzymaj ją, miej ją na sobie. W tej zbroi żyjemy, w tej zbroi chodzimy, w tej zbroi kładziemy się spać i wstajemy. Bo diabeł nie odpuszcza, nie odpoczywa, nie zawiera rozejmu, nie idzie spać. Nie idzie spać. A więc ta zbroja ma być noszona przez całe życie chrześcijanina, 24 godziny na dobę, można byłoby powiedzieć. Jest ona potrzebna, aby utrzymać naszą pozycję podczas podstępów, ataków diabelskich. Tutaj to słowo podstępy, użyte w języku greckim, ma takie znaczenie przebiegłości. On jest przebiegły, on szuka twojego słabego punktu. On szuka tego momentu, kiedy się odkryjesz. On jest chytry, chce cię podejść. On jest cwany, jak to czasami mówimy, i na pewno zwodniczy. On używa wszelkich podstępów. One się przejawiają często w tym porządku tego świata, na którym on ma panowanie. Podstępy to wszelkiego rodzaju grzechy, pokusy, niemoralne występki, ale także fałszywe religie, fałszywa teologia. Ile mamy ostrzeżenia na temat właśnie zwodniczej nauki w samym słowie i to diabeł wykorzystuje, żeby nas odwieść od prawdy, żeby nas osłabić. Pismo opisuje diabła, szatana, jako przeciwnika Bożego dzieła, który przeinacza Jego słowo, który przeszkadza sługom Bożym, który zaślepia tym, którym jest zwiastowana Ewangelia, który łapie w sidła sprawiedliwych, chce złapać w sidła sprawiedliwych oraz trzyma władzę nad światem. Życie chrześcijańskie, życie duchowe to duchowa walka. To nawet jest użyte słowo, które określa walkę wręcz, tak zwana kontaktowa. To nie jest tak, że gdzieś tam jest front kilkanaście kilometrów albo kilkadziesiąt kilometrów i tutaj ktoś odpali jakąś rakietę i on nawet nie widział tego przeciwnika. I film taki oglądałem o działaniach wojsk amerykańskich w Afganistanie, gdzie bombardują jakieś tam siedliska czy miejsca, gdzie no, badania pokazują jakieś, że tam Al-Kaida jest, tak? I co bardzo było dla mnie interesujące, że często ci, którzy to robią, przede wszystkim to posługują się dronami, tak? Samolotami, które bezzałogowe samoloty. I sobie siedzą gdzieś tam w ogóle w jakimś bunkrze, czy w jakimś kontenerze, czy mogą to robić z każdego miejsca. Nawet nie ma... Oni nawet nie są świadomi, może są świadomi, ale co się dzieje, tak? To nie jest walka wręcz, kiedy ty widzisz przeciwnika, kiedy ty musisz spojrzeć jemu w oczy, kiedy mu wkładasz miecz i... To nie, to jest wszystko wirtualne. To jest oczywiście bardzo niebezpieczne, bo nie czuje się zgrozy tej walki. Na radarze czy na ekranie potem się tylko takie bum, pokazuje chmurka i cześć. Przywdziejcie, mówi Słowo Boże, wiedząc, że to jest duchowa walka, duchową zbroję i ona ma być kompletna, ona ma być pełna, ona ma być zbroją Bożą. Zbroje były noszone na polu walki zawsze. Nigdy żołnierz nie zna... Jak, powiem tak, jak ktoś wszedł, nawet dzisiaj, tak? Jak ktoś idzie do wojska, ja niestety nie byłem, ale mam przyjaciela, który jest żołnierzem w obronie terytorialnej i tak powiem wprost wam, no, podobają mi się mundury.
za mundurem panny. Moja już poszła, nie za mundurem, ale podobają się. Mówię, słuchaj, a mówi, i tam patrzyłem, że tam mężczyźni, kobiety w różnym wieku. I szkolenie jest bardzo proste, krótkie, miesiąc jest szkolenia, potem tam ja mówię do niego, Arek, mówię, bo on ma na imię Arkadiusz, ty, ja bym się zaciągnął. No ja bym chciał, no, pomogłoby może trochę. On mówi, wiesz co, za stary jesteś. Ja wiem, jak to za stary? No przecież tam patrzę, są tacy panowie już dojrzali. Mówi, nie, mówi, do 55 roku życia. No niestety. Tak, ale to, co zauważyłem, to wszyscy, którzy tam są, są w mundurach. Tak, w mundurach. Nie ma żołnierza, który byłby żołnierzem i nie był w mundurze. Chyba, że idzie na przepustkę albo idzie do cywila. Ale jak on jest w wojsku, w koszarach, to on jest w mundurze. Oczywiście to może być taki, siaki, inny mundur, ale jest to mundur. Czyli on jest zawsze ubrany w mundur. Przekładając to na życie nasze chrześcijańskie, na tą zbroję, chrześcijanin nosi cały czas mundur, zbroję. A nie ma przepustek. Nie ma przepustek. Nie ma, że sobie pójdziesz do domu. Znaczy, kiedyś pójdziemy do domu i tam już nie będzie potrzeba. Ale tutaj, póki na ziemi, jesteśmy cały czas na zgrupowaniu. Cały czas na zgrupowaniu i nosimy mundur, czy tak jak w tamtych czasach, zbroja. Dlatego, że jesteśmy na polu walki. Nie w parku, nie w Luna Parku, ale na polu walki, gdzie toczy się bitwa. Toczy się bitwa. Pierwsze elementy, trzy pierwsze elementy, pas, pancerz i buty, tak jak nie mówią niektórzy komentatorzy, noszone były zawsze na polu walki, czyli to było podstawowe ubranie żołnierza. Kolejne trzy, tarcza, hełm i miecz, zakładane były i brane do ręki wtedy, kiedy rozpoczynała się bitwa w krytycznej chwili. W krytycznej chwili. Prawda jest taka, że od momentu upadku człowieka każdy dzień jest krytyczny. Każdy dzień jest zły. Nie ma takiego dnia, który byłby lepszy, w sensie takim, że mówię, diabeł odpuszcza i przestaje walczyć z naśladowcami Chrystusa. Stan taki utrzymuje się do momentu i będzie się utrzymał do momentu ponownego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Abyśmy mogli wyjść z tej walki, z tych potyczek, z tych bitew zwycięsko, konieczna jest właśnie zbroja. Zbroja. Celem jest zwycięstwo, a nie porażka. Ja zadam sobie takie pytanie, czy ta zbroja ma charakter ofensywny czy defensywny? Czyli jest zbroją żołnierza, który napiera, idzie do przodu, czy zbroją żołnierza, który ucieka? I elementy, które będziemy za chwilkę zajrzymy, pokazują nam, że ten żołnierz nie ma nic z tyłu. Znaczy, nic go z tyłu nie chroni. On nie jest przewidziany do ucieczki. Znaczy, jego ubiór nie jest przewidziany do ucieczki. Oczywiście, jak dzisiaj popatrzycie na jakieś takie zbroje ze średniowiecza, to jak on się zakuł w tą blachę, to wszystko było zakute. Ale w tamtych czasach rzymscy żołnierze, i to pokazuje nam ta zbroja, wszystko z przodu. Wszystko z przodu. Zbroja wierzącego. 14 wiersz mówi tak Paweł. Stańcie zatem z pasem prawdy na biodrach. Stańcie z pasem prawdy na biodrach. To jest bardzo ciekawe, ponieważ on jakby powtarza to słowo tutaj wielokrotnie. Ta idea, że my mamy być gotowi, mamy stanąć, mamy przystąpić do tej walki. Mamy stanąć w szyku bojowym na polu duchowej walki przeciwko szatanowi i jego pomocnikom. Ubranie na siebie duchowej zbroi, czemu ma zapobiec? Przed czym ma nas uchronić? Staraniom szatana o podburzanie wierzących, żeby nie ufać Bogu. Nie ufać Bogu. Ma bronić nas przed wprowadzaniem doktrynalnego zamętu i fałszu. Podważać prawdę. Ma zabezpieczyć nas, żeby diabeł nie utrudniał nam służby dla Boga. Ubranie siebie w duchową zbroję zapobiega wprowadzanie podziałów, nakłanianie do życia w hipokryzji i w ziemski sposób. Zakładanie na siebie duchowej zbroi zapobiega jakiegokolwiek innego rodzaju biblijnego nieposłuszeństwa. To jest zabezpieczenie. Zbroja jest ochroną. Jest ochroną. A więc
Stańcie zatem z pasem prawdy. Pierwszy element, pas prawdy. Żołnierz w tamtych czasach nosił luźną tunikę, którą musiał związywać pasem. Starożytne bitwy, tak jak powiedziałem, to były walki kontaktowe, czyli to były walki wręcz. Gdzieś tam się oni zmagali ze sobą bardzo blisko. Więc luźna szata stanowiła potencjalne utrudnienie lub niebezpieczeństwo. Można było albo gdzieś tam zahaczyć, albo go pociągnąć, albo jeszcze w inny sposób przewagę zdobyć nad takim przeciwnikiem. A tutaj wszystkich, którzy byli w wojsku, a mamy kilku takich doświadczonych nawet ze stopniami, można byłoby zapytać, czy wolno żołnierzowi chodzić z niezapiętym pasem? Byłeś w wojsku? Nie byłeś. To co kiwasz głową, tak jakbyś był? Domyślasz się. Kto był w wojsku i komu wolno było z rozpiętym albo takim pasem, wiecie, jak to czasem tak wisi? Wolno? Nie wolno. Za to można było dostać reprymendę albo jeszcze coś więcej. Wszystko miało być zapięte, a nie takie, że tutaj pas, tutaj koszula mu wychodzi czy coś. Tak? Znaczy, to jest ta sama idea sprzed 2000 lat. Mówi, zapnijcie pas, spnijcie to wszystko, niech tam wam nic nie wyłazi. Nie dajcie w ten sposób jakiejś możliwości do zaczepki. Pas miał spinać wszystkie luźno wiszące materiały. Przepasywanie się stanowiło część przygotowania do bitwy. Było zepnięciem wszystkiego, tak, żeby być gotowym. Pasem, który spina wszelkie duchowe, luźne końce, jest prawda. Jest prawda. Oznacza to, że przepasywanie dokonuje się za pomocą oddania dyscyplinie życia wolnego od kłamstwa, życia opartego na prawdzie. Prawda jest tym, co spina wszystko razem. Wszystko, co przeszkadza w bitwie, powinno zostać spięte w jedno. Prawda. Prawda wiąże moje życie w całość. Jest przeciwieństwem kłamstw diabelskich. Pas prawdy. Pancerz sprawiedliwości. Następny element naszego ubioru. Ubierany na klatkę piersiową pancerz był ciasną, pozbawioną rękawów kamizelką, która zrobiona była ze skóry lub innego ciężkiego materiału, czasami wysadzana czy napinana, jakoś tak montowane były elementy metalowe. Przyczepione były do niej często jakieś zwierzęce, części elementów zwierzęcych rogów czy podkowy. Chroniła ona całą klatkę piersiową żołnierza, ale przede wszystkim przykrywała serce oraz inne ważne organy wewnętrzne. Słowo Boże nam nazywa, stańcie zatem w pancerzu sprawiedliwości. Ten pancerz ma nazwę. Sprawiedliwość. W pancerzu sprawiedliwości. Sprawiedliwość i świętość są tak charakterystycznymi cechami Boga, że nie ma wątpliwości, dlaczego to akurat one powinny stanowić pancerz, który jest największą obroną chrześcijanina przed intrygami szatana. Boża sprawiedliwość, nie nasza. My zostaliśmy ubrani w pancerz. Jeszcze raz podkreślam to, Bóg przygotował tą zbroję. To nie jest to, że każdy sobie gdzieś tam musi swoją wykuć. On daje nam ten pancerz sprawiedliwości, jest Jego sprawiedliwością. Jesteśmy w Chrystusie usprawiedliwieni. Boża sprawiedliwość i Boża świętość nam dana. My mamy się w to ubrać. Tym mamy się chronić. Jego sprawiedliwość stwarza w nas tą praktyczną gotowość do walki. Nie musimy się bać. Nie musimy się bać. Jest tutaj napisane, żebyśmy w tym pancerz sprawiedliwości na piersiach, ponieważ on chroni serce, tak jak powiedziałem. A co powiedział Pan Jezus na temat serca? Że serca człowieka pochodzą wszystkie dobre albo złe rzeczy. Dlatego diabeł chce zaatakować twoje serce, bo on wie, co to jest. Tam jest źródło, tam jest siedlisko albo dobrych, albo złych rzeczy. Chroniąc nasze serce, chronimy źródło, z którego pochodzi w naszym życiu dobro lub zło. A więc mamy pas, którym związujemy tunikę, mamy pancerz, który zakładamy, aby chronić nasze serce, pancerz sprawiedliwości, Bożej sprawiedliwości. I dalej 15 wiersz mówi, obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju, czyli musimy mieć coś na nogach.
Kiedy my używamy słowa obuci, to mamy na myśli no, co najmniej takie buty, ale każdy wie, że żołnierskie buty to są butami z cholewkami. Tak? Z cholewkami. Na grubej podeszwie. Sobie myślę, jak oni mogą, znaczy chodzić to mogą, ale przecież tam się nogi gotują w tym, przy takiej temperaturze. Tak? A z drugiej strony taki but jak założysz, jak zapniesz, to nawet, no może nie czołg, ale nawet jakby ci czołg przyjechał, może by ci nic nie stało. One po prostu chronią, bo jeżeli coś się stanie twojej stopie, jesteś niemobilny, unieruchomiony. To oczywiście dawno temu na boso ludzie biegali, tak? Ale no nie jest to w ogóle do przyjęcia, żeby żołnierz przystąpił do walki na boso, bez butów. I my mamy być obuci w co? W gotowość do głoszenia dobrej nowiny o pokoju. Mówi się, że rzymscy żołnierze nosili też buty z ćwiekami, które miały, czyli takie właśnie takie metalowe elementy w tych butach, które miały na celu utrzymanie właściwej pozycji w walce i chroniły stopy przed zranieniem na drodze usłanej kamieniami. Życie chrześcijańskie to droga usłana kamieniami, wąska i kamienista droga. A diabeł nam jeszcze dosypuje, można by powiedzieć, gwoździ, szkła i różnych innych rzeczy. Ewangelia pokoju zawiera w sobie dobrą nowinę o tym, że po stronie chrześcijan stoi Chrystus, który daje pokój i walczy wraz z nimi po ich stronie. Załóż buty, obuci w gotowość do głoszenia dobrej nowiny. Zawsze 16 wiersz mówi, wznoście co? Tarczę wiary. To słowo tarcza, czy w tamtych czasach, może byście gdzieś na filmach widzieli, to oznaczało, czy określało bardzo dużą tarczę o wymiarach 76 na 1,40 m. Czyli żołnierz praktycznie mógł, jak przykucnął, schować się cały. To nie była taka miseczka, czy taki talerzyk, o tak tutaj, żeby tak się, wiecie, tak dla dekoracji, tylko to była taka tarcza, za którą się mógł cały schować. To było rozsądne. A może też oglądaliście czasami na filmach, jak właśnie to był taki styl formacji żółwia. Czyli żołnierze razem grupowali się i jeden drugiego przykrywali tarczą, bo nie do przebicia. I oni mogli z tymi tarczami podejść bardzo blisko do przeciwnika. Ale to były duże tarcze. To nie były talerze. A więc tarcza chroniła całe ciało. Wiara, o której mówi Paweł, to nie chodzi o jakąś wiarę w jakąś doktrynę chrześcijańską, ale po prostu ufnością Bogu przed wszelkimi pokusami czy grzechami. Wszystkie grzechy rodzą się z tego, że ofiara ulega kłamstwom obiecującego przyjemność szatana, odrzuca posłuszeństwo i błogosławieństwo. Abyście się mogli ostać przeciwko rozżarzonym pociskom lub strzałom. Kiedy to studiowałem, nie wiedziałem, że Rzymianie, rzymscy żołnierze smarowali tarczę tłuszczem. Oczywiście, jeżeli to była tarcza, która gdzieś była z jakiejś skóry wykonana, no to jasne, że to konserwa, ale były tarcze metalowe, wykute. A jak myślicie, dlaczego tłuszczem? Dokładnie, bo strzała, która leciała, ześlizgiwała się. Po prostu się ześlizgiwała. Nie miała na jej możliwości, żeby się wbić, bo się ześlizgiwała. Wiecie, to nie jest tylko kwestia mieć tarczę, ale tą tarczę trzeba przygotować. Trzeba ją nasmarować. Tarcza, która miała chronić przed rozżarzonymi pociskami. Kuszenie przyrównane jest tutaj przez apostoła Pawła do palących strzał, które to wystrzeliwane są przez przeciwnika. Ugasić je można było naoliwioną tarczą. Wiara to tarcza, która chroni, odpiera, daje poczucie bezpieczeństwa. Gdzie masz się chować? Za wiarą. Co ma być tarczą w twoim życiu? Wiara. Ale oprócz wiary, którą mamy wznosić, jak jest powiedziane w 16 wierszu, jeszcze jest następny element. Załóżcie też hełm zbawienia. Hełm zbawienia. Przyłbica w innym tłumaczeniu. Hełm miał oczywiście chronić głowę, która w bitwie zawsze stanowiła główny cel. Paweł przemawia tutaj do tych, którzy są już zbawieni. Dlatego nie pisze, jak zbawienie można otrzymać. Diabeł czyha na te momenty, w których może podważyć chrześcijańską pewność zbawienia. Załóżcie hełm zbawienia. Bądźcie pewni
tego, do kogo należycie i że jesteście zbawieni. A on co chce zrobić? On chce podważyć to. Chce, żebyś się nie czuł pewnie. Żebyś nie czuł się pewnie. Wywołując wątpliwości, pragnie zwieść chrześcijanina. Ale wierzący może być pewien Bożych obietnic dotyczących jego zbawienia, które są zapisane w Słowie. Pewność ta jest kluczem do nadziei w nasze zbawienie. Hełm, przyłbica chroni, aby szatan nie odebrał nam tej pewności i tej nadziei. I na koniec to, co bardzo często widzimy też na obrazkach, czy często słyszymy, jak to gdzieś pada z ust wierzących, a mianowicie miecz. Miecz. I to jest ciekawe, że tylko miecz jest jedyną ofensywną bronią w ręku, czy w tym na tym wyposażenie. Czyli do walki służy miecz. Do walki służy miecz. Pozostałe elementy zbroi są elementami, które go chronią. Boże Słowo jest jedyną potrzebną do ataku bronią. Jest ono nieskończenie więcej efektywne niż jakiekolwiek inne, cokolwiek innego z broni szatana. Kiedy mówi tutaj apostoł Paweł o mieczu, mówi konkretnie o bardzo krótkiej broni, taka 40, mniej więcej 5 centymetrów. Miała być używana do obrony przed atakami i do ofensywnego odpierania wszelkich taktyk. Tutaj w tym wypadku działań diabelskich. Tym mieczem jest prawda pochodząca ze Słowa Bożego. I nie zapomnijmy, bo często zapominamy. To jest miecz Ducha Świętego, czyli to Bóg daje nam do ręki coś, co jest Jego. Niestety, jak wiemy, nieumiejętne posługiwanie się tym mieczem, w ogóle mieczem, może doprowadzić, że nie tylko kogoś skaleczysz, ale siebie. Czego jesteśmy często świadkami, jak ludzie nieumiejętnie posługują się Słowem Bożym, kalecząc siebie i innych. Ostrożnie z mieczem. Ostrożnie z mieczem, nie zapominając, że jest to miecz Ducha Świętego. I możemy powiedzieć, i to tyle, znaczy tyle albo aż tyle, 6 elementów, w sumie bardzo proste elementy zbroi chrześcijańskiej, które są potrzebne do duchowej walki. Ale jest jeszcze coś. Jest jeszcze coś, kto się, może być, nie zalicza bezpośrednio do tej zbroi. Ale w kontekście jest przyklejone do tego i nie można tego pominąć. A mianowicie to, co jest powiedziane w następnym wierszu. Czyli tutaj mówi, umacniajcie się, włóżcie na siebie pełną zbroję, zróżcie to, załóżcie tamto, obuci i tak dalej. 18 wiersz. W każdej modlitwie, gdy tylko zanosicie prośby, módlcie się w duchu bez względu na porę. W tym celu czuwajcie z całą wytrwałością i stawiajcie się za wszystkimi świętymi. To jest bardzo ważny wiersz, ponieważ on mówi, jaką przyjąć postawę, pozycję w walce. Wiecie, że to jest kluczowe. To jest kluczowe w każdych walkach. Pozycja, którą trzeba przyjąć, na przykład ja widzę już boksera, tak? To on musi przyjąć pozycję. A jak byliśmy na obozie, na tym naszym rodzinnym wyjeździe Świętajnie, to mama chyba z córką i synem wrzucali piłkę do kosza. Nie, żebym ja był koszykarzem, bo nawet nie widać tego. Ale kiedyś mnie uczono, że jest kluczowa pozycja, że to musi być na ugiętych kolanach. Jedna dłoń musi być tak, czyli piłka musi tutaj tak spoczywać. Ta właściwie to ona tylko tak, wiecie, nadaje powiedzmy rotację tej piłki i tak się wrzuca. Do zwykłego wrzucenia piłki potrzebna jest pozycja. A co dopiero do duchowej walki? Jaka to ma być pozycja? Pozycja modlitwy. Walczymy zajmując pozycję, przyjmując pozycję modlitwy. Postawa modlitwy. W modlitwie mamy przystępować do każdego boju. W modlitwie walczyć. W modlitwie zwyciężać. I w modlitwie dziękować. Droga siostro i drogi bracie. Drogi Leszku. Gdzie jest twoja zbroja? Może pięknie wypolerowana, wisi gdzieś na ścianie. Gdzie jest twój miecz? W biblioteczce. Gdzie jest przyłbica zbawienia? Sam nie wiem. Gdzie jest ta zbroja? Nie tylko gdzie jest, ale jak ona wygląda? Można by powiedzieć, czym jest, czy jest naostrzony, czy może już poszczerbiony? Że to właściwie tym mieczem to nawet się chwastów nie da wyciąć. Czy wszystkie elementy są sprawne, pod ręką, zapięte,
Często dziwimy się, że tak łatwo poddajemy się lub przegrywamy nasze bitwy, ale jak jesteśmy do nich przygotowani? Jak wygląda ta zbroja? Czy nie jest tak, że lekceważymy sobie te kluczowe elementy tej zbroi? No wystarczy, że znam słowo. Albo wystarczy, że jestem pewny swojego zbawienia. Albo mam wiarę. Ale tutaj mówi wyraźnie Paweł, całą zbroję trzeba przywdziać. Całą zbroję. Nie idź przez życie, przez codzienne zmagania, nieuzbrojony, nieubrany w ochronny strój. Wszystkie te elementy są kluczowe. Pas prawdy, pancerz sprawiedliwości, sandały pokoju, tarcza wiary, hełm zbawienia, miecz Ducha Świętego. To kluczowe i krytyczne wyposażenie naśladowcy Jezusa, aby odnosić zwycięstwo w duchowej walce. Droga siostro i drogi bracie, sprawdź swój duchowy rynsztunek. Sprawdź swoją duchową zbroję. Gdzie ona jest? Jak ona wygląda? I stań do walki, przyjmując postawę modlitwy. Amen.